I jeszcze raz to, co jakby jest od nas oferowane Wam, jeżeli zdecydujecie się podjąć kształcenie w naszej szkole. Pełne wyposażenie stanowiska pracy dla każdego ucznia, pełen zakres materiałów, które zużywacie w czasie zajęć, dostęp do wszystkich urządzeń, które w szkole są. Do każdego semestru nowa technologia, dlatego że tak po prostu wynika z programu nauczania. Dostęp do biblioteki, czyli nie kupujecie książek. Zapewniamy placówki zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Nie musicie nic szukać, są placówki sprawdzone, które wiedzą jak uczyć po prostu. I oczywiście bezpłatnie wydajemy wszystkie te dokumenty, które są Wam potrzebne, legitymacje, indeksy, odpisy, jakieś zaświadczenia. Bardzo często zaświadczenia dla rodziców, potwierdzenia, że jesteście uczniami. To wszystko jest bezpłatnie wydawane dla Was jakby na bieżąco. Jeżeli któryś z tych zawodów Wam pasuje, to mam nadzieję, że Pani Małgosia za chwilę puści ankietę, która będzie dostępna w czacie. Chcę Wam powiedzieć w tej chwili parę słów na temat rekrutacji, czyli tego, w jaki sposób do naszej szkoły można się zapisać, krótko mówiąc. Oczywiście znowu odwołuję do naszej szkoły i tutaj jak otworzycie sobie stronę www naszej szkoły msp3.waw.pl. MSP3, czyli Medyczna Szkoła Policjalna numer 3, waw jak Warszawa.pl, wiadomo. Tutaj macie zakładkę pod tytułem rekrutacja i w tej zakładce rekrutacja macie zarówno informacje o rekrutacji dotyczące kalendarium i tak dalej, ale tutaj macie również takie materiały do pobrania. To jest o tyle ważne, że można sobie te materiały w domu pobrać, wypełnić cyfrowo i odesłać nam mailem, czyli jakby ten pierwszy etap rekrutacji nie musi być z Waszą obecnością. Z Waszą obecnością musi być dopiero potwierdzenie, że Wy to Wy, prawda? Czyli w momencie, kiedy przyjdziecie z dowodem osobistym. I tu jeszcze raz ta zakładka rekrutacja, otwarta ta podzakładka do pobrania. Co tutaj jest? Mamy tutaj rzeczy, które można sobie wydrukować, czyli kryteria naboru, które za chwilę omówię i wymagane dokumenty. Mamy oświadczenie, jeżeli będzie potrzebne takie, które możecie złożyć. I mamy dla zawodu higienistki, technika dentystycznego i technika sterylizacji oddzielne, różne kwestionariusze takiego jakby naboru. On jest dostępny w PDF-ie, można sobie wydrukować i wypełnić ręcznie, ale jest również dostępny w Wordzie, w związku z tym można wydrukować i przysłać nam dokument w Wordzie. I teraz tak, planujemy na rok 2001-2 nabory do dwóch klas pierwszych technika dentystycznego w systemie dziennym, bo technik może być tylko kształcony dziennie. Czyli dwie klasy, mniej więcej po około 36 miejsc, czyli 60-72 miejsca. Dwie klasy higienistki stomatologiczne, jedna klasa dzienna, czyli też te 5 dni w tygodniu, a jedna klasa stacjonarna, 19 godzin w tygodniu i wtedy to są 3 dni w tygodniu. Teraz mamy czwartek, piątek, sobotę, ale równie dobrze, jeżeli wypiszecie w tym kwestionariuszu, można bardzo dokładnie będzie wybrać sobie, które system kształcenia odpowiada i wtedy zobaczymy, jak się będzie pod koniec sierpnia, zobaczymy, jak będzie wyglądała sprawa, które klasy będziemy, jakby w jaki sposób będziemy manewrować tym naborem. I technik sterylizacji medycznej, jedna klasa zaoczna. No myślę, że jeżeli jedna by była, to już by było dobrze, prawda? Dwa zjazdy weekendowe w miesiącu, sobota, niedziela po 9 godzin. W sumie jest 19 godzin mniej więcej wychodzi, więc o te 18-19 to tak mniej więcej powinniśmy się zmieścić. Rekrutację zaczynamy już 17 maja, więc Wy pewnie już będziecie tuż po maturze albo jeszcze w trakcie. Przyjmujemy w rekrutacji zasadniczej dokumenty od 17 maja do 17 lipca. Następnie do 27 lipca możecie jeszcze uzupełnić dokumenty właśnie o zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, ewentualnie przynieść nam oryginały czy przyjść z dowodem osobistym, żeby można było potwierdzić Waszą tożsamość. Wyniki po tej rekrutacji będą 28 lipca. Do godziny 16 i do tej godziny 16 musimy dać znać do kuratorium, czy są miejsca, czy rekrutacja została zakończona. Jeżeli po tej rekrutacji zasadniczej będą jeszcze miejsca, to uruchamiamy rekrutację uzupełniającą, która będzie od 2 sierpnia do 20 sierpnia. Natomiast tu od razu komplet dokumentów trzeba złożyć, bo już tutaj nie ma czasu na uzupełnianie.
Natomiast wyniki przyjęcia z tej rekrutacji uzupełniającej będą 23 sierpnia. I dobrze by było na tym 23 sierpnia już zakończyć cały nasz nabór do nowego rocznika. Jakie są kryteria przyjęcia? Obowiązkowo wszystko w oryginale, to jest ważne. Wniosek rekrutacyjny, ten, o którym mówiłam, że można go pobrać ze strony. Świadectwo ukończenia szkoły średniej, jeżeli przysyłalibyście drogą cyfrową, to trzeba zrobić skan lub zdjęcie tego świadectwa ukończenia szkoły średniej. Dowód osobisty do wglądu, dowodu, broń Boże, nie przysyłajcie żadnych skanów, żadnych tych, bo to dowód osobisty do wglądu w momencie, kiedy przyjdziecie, bo i tak musicie przyjść po zaświadczenie lekarskie, skierowanie na zaświadczenie lekarskie, więc dowód osobisty do wglądu, ale to można przysłać mailem i już jakby mamy świadomość, że jesteście zainteresowani. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie. I teraz tak, jeżeli my już wiemy, że przysłaliście wniosek, przysłaliście nam skan albo ewentualnie zdjęcie z świadectwa ukończenia szkoły, to my już dla Was przygotowujemy skierowanie do lekarza medycyny pracy. Jeżeli pójdziecie na podstawie tego skierowania do placówek, które my wskażemy, lada moment już te placówki jakby będą dostępne, to tam te badania możecie zrobić bezpłatnie. Ale skierowanie musi być z naszą pieczątką wystawione imiennie na konkretny zawód. Dlatego tego skierowania nie możecie pobrać ze strony, bo na stronie nie możemy umieścić dokumentu z pieczątką, a nie wystawionego personalnie na daną osobę. Więc dlatego po to skierowanie musicie przyjść fizycznie do szkoły i po prostu to zaświadczenie, to skierowanie wziąć. Jeśli chodzi o dokumenty, to są dokumenty podstawowe, obowiązkowe, każdy to musi złożyć. Natomiast jest cała grupa jeszcze dokumentów dodatkowych, które są punktowane po jednym punkcie. Tak pan minister edukacji wymyślił i my się tego jakby trzymamy, no bo jesteśmy szkołą publiczną, która jakby musi respektować zarządzenia ministerialne. I tutaj to są tak zwane punkty socjalne. Dodatkowe punkty dostaje się po jednym z każdego z tych punktów tutaj wymienionych, jeżeli uczeń, kandydat, przepraszam, pochodzi z wielodzietnej rodziny, od trójki dzieci w górę, pisze oświadczenie i to oświadczenie, tak jak widzieliście w tych dokumentach do pobrania, tam było do pobrania oświadczenie. To jest właśnie to oświadczenie. Czyli trójka dzieci lub więcej. To mogą być moje dzieci, jeżeli ja jestem dorosłym człowiekiem, mam rodzinę z trójką dzieci, to wtedy ja mam rodzinę i to są już moje dzieci. Ale równie dobrze ja mogę być jednym z tych trójka dzieci, prawda? I to też jest rodzina wielodzietna. Niepełnosprawność kandydata. Jeżeli osoba jest niepełnosprawna i chce startować do tego zawodu, przy czym uprzedzam, że niepełnosprawność nie powinna dotyczyć narządu ruchu, dlatego że u higienistki narząd ruchu jest konieczny, ręce, nogi muszą być sprawne, ale może być na przykład niepełnosprawność pod tytułem orzeczenie o niepełnosprawności dostają wszystkie osoby chore na cukrzycę. Cukrzyca nie jest w ogóle żadnym problemem. Jeśli chodzi o technika, niedosłuch, nie mówię o całkowitej utracie słuchu, natomiast niedosłuch też nie jest problemem. Mieliśmy ostatnio dziewczynkę, która skończyła szkołę, jest już naszą absolwentką, świetnie sobie dawała radę, mimo że niedosłuch był, ale chciała słyszeć i naprawdę bardzo dobrze sobie dała radę. Także tu już musi być orzeczenie ZUS-u, tu już nie jest oświadczenie, tylko to musi być pełnoprawny dokument z ZUS-u. Niepełnosprawność dziecka kandydata, też orzeczenie z ZUS-u. Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, ale uwaga, nad którą kandydat sprawuje opiekę. Sprawuje w postaci przyznania opieki nad daną osobą. To nie może być sytuacja, w której kandydat przeprowadza się do niepełnosprawnej babci i to się nazywa, że on sprawuje nad nią opiekę. Nie. To musi być prawne przyznanie opieki nad tą osobą niepełnosprawną i orzeczenie z ZUS o tej niepełnosprawności. I samotne wychowywanie dziecka przez kandydata i znowu tu musi być wyrok sądu lub inny dokument równoważny plus to oświadczenie. Także tutaj są pewne dokumenty, które są tylko oświadczeniem, ale są również dokumenty, które wymagają typowego takiego jakby ogólnie uznanego publicznego państwowego dokumentu orzeczenia ZUS-u. I liczy się, co ważne, kolejność złożenia kompletnej teczki z dokumentacją. Czyli ostatnie dołożenie do teczki jest jakby datą złożenia kompletnej teczki. Tak wygląda rekrutacja ta podstawowa.
Natomiast rekrutacja uzupełniająca, ta, która będzie w sierpniu, jeżeli będą miejsca wolne, zazwyczaj są, ale nie zawsze tak musi być. Oczywiście te same dokumenty obowiązkowe, o których mówiłam przedtem, i na tym jest koniec. Czyli w tej rekrutacji uzupełniającej nie ma tych kryteriów socjalnych, więc jeżeli ktokolwiek z Was ma kryteria socjalne, którymi chce jakby podbudować moc swoich dokumentów, to trzeba złożyć te dokumenty w tej pierwszej rekrutacji, bo tylko w tej pierwszej, czyli tej, która będzie do połowy lipca, tylko w tej pierwszej te dokumenty mają swoją wagę. W rekrutacji uzupełniającej już tych kryteriów socjalnych nie ma. Proszę Państwa, rekrutacja elektroniczna jest możliwa za pomocą maila, czyli możecie zeskanować dokumenty lub też wypełnić po prostu ten wniosek, ale i tak trzeba będzie skan, bo tam jest podpis na końcu. Więc wszędzie albo skany, albo zdjęcia. Na maila przysyłacie rekrutacja@msp3.edu.pl. Przy czym tak, ten adres jest zarówno na naszej stronie www. Szkolnej, jesteśmy na Facebooku. Ze strony internetowej można przysłać zapytania na Messengera i też odpowiadamy. Jesteśmy również na Instagramie, jesteśmy na TikToku od niedawna, więc proszę tam nie szukać bardzo dużej historii, bo dopiero zaczęliśmy teraz tego TikToka, my też się pewnych rzeczy uczymy. I jesteśmy również na YouTubie, w związku z czym wszędzie, oj przepraszam bardzo, wszędzie gdzie możemy, tam jesteśmy. Może z różnym powodzeniem na razie jeszcze, ale staramy się, żeby nas wszędzie po troszku było. Także na YouTube'a zapraszam, bo tam różne filmiki są fajne na temat szkoły. Proszę Państwa, dlaczego przyjść do nas? Ojej, coś tutaj nałożyły się, widzę chyba obrazy, było dużo slajdów i jeszcze raz może zniknie. Proszę Państwa, naprawdę nasza szkoła jest najlepsza. I tutaj ja nie będę, nic nie ściemniam, bo taka jest prawda. Jeśli chodzi o kształcenie w tych zawodach, które prowadzimy, nie ma lepszej szkoły, która Was nauczy zawodu. Od strony praktycznej, od strony teoretycznej, od strony przygotowania do zawodu i od strony takiej przydatności Was jako absolwentów natychmiast na rynku pracy. Wy możecie po skończeniu szkoły po prostu iść i pracować. Wy nie musicie się specjalnie uczyć tego zawodu. Tak jak w wielu publikacjach jest powiedziane, kończysz szkołę, później idziesz do pracy, to się dopiero tego zawodu będziesz uczyć. Nie. Kończysz szkołę i podejmujesz pracę po prostu. Zapraszamy do poznania tych naszych zawodów, do odwiedzenia nas w szkole. Jesteśmy na Brzeskiej 12 i na piechotkę, zapraszam naprawdę, na piechotkę można przyjść do nas. Jesteśmy od poniedziałku do piątku. Jeżeli chcecie zobaczyć szkołę, to w większości już jesteśmy zaszczepieni, więc myślę, że nawet będzie można spokojnie, tak pojedynczo, to po prostu zachowując odpowiednie zabezpieczenia, będzie można Wam tą szkołę pokazać, ale nie możemy tego zrobić w ofercie takiej dnia otwartego dla wszystkich, prawda? Jeżeli ktoś przyjdzie, oprowadzimy, pokażemy, ale pojedynczo. Telefon do szkoły, e-mail do szkoły. Oczywiście możecie dzwonić do szkoły i sekretariat udzieli Wam pełnej informacji, ewentualnie umówi spotkanie, jeżeli byście chcieli się zobaczyć z kimś z nas, chociażby z osób, które tutaj dzisiaj są obecne, ewentualnie porozmawiać, to oczywiście na telefon sekretariatu można się umówić, również na maila. I przypominam o adresie naszej szkoły, także też jeszcze pewne rzeczy można poprzez ten adres szkoły jakby dowiedzieć się, doczytać, bo na stronie naszej jest dużo informacji na temat wszystkich trzech zawodów. I z mojej strony to jest tyle. Ja dziękuję bardzo i zaraz tylko staram się to wszystko już powyłączać.